jestem Blau i lecimy dalej z naszą przygodą. Dokładnie tak, kochani. Mamy kozę. Już nie mamy kozy, dokładnie tak. Lecimy dalej z naszą przygodą. Jeśli nie pamiętacie, to skończyliśmy właśnie tutaj. Nic się od poprzedniego odcinka nie zmieniło, nic nie robiłem. Jestem tutaj na świeżo i pomyślałem, że wrócimy sobie do naszego domu i ogarniemy sobie mniej więcej ten nasz ekwiponek. Odejdź, odejdź. Wow, mam 3 serduszka. Ach, więc tak, odcinek zapowiada się zacnie, ponieważ mam 38 śmierci i pewnie zaraz ktoś mi wyskoczy i mnie zabije. Ale nie myślmy o tym, myślmy o pozytywnych rzeczach. Na przykład o 10 tysięcy łapek w góry, które mi daliście pod poprzednim odcinkiem. Więc bardzo, bardzo wam za to dziękuję, ponieważ ja bardzo, 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 bardzo lubię wasze łapki w górę. I nie zapomnijcie, że pod tym odcinkiem również możecie strzelić kciuka w górę, ponieważ ja bardzo, bardzo, bardzo lubię wasze kciuki. Bardzo. Dobra, nie wiem, o czym ja mówię, ale tak, ogólnie dzięki wielkie za te 10 tysięcy kciuków, bo to naprawdę wielka liczba i przepraszam, że pląta mi się język, jednak jest dosyć późna godzina i szukam portalu do Netheru. Gdzie on kuźwa był? Portal! Gdzie jesteś? W ogóle jaki fajny teren nam się wygenerował. Co prawda nie zwróciłem w ogóle na to uwagi, ponieważ jak tutaj przybyliśmy, to było bardzo, bardzo ciemno. Poczekajcie. Chyba przybyliśmy z tej strony jakoś takoś, no nie? Oh, fuck. W poszukiwaniu portalu powrotnego. Okej, portal. Czekajcie. Jeżeli nie znajdę, to po prostu włączę sobie odcinek i o, jesteś. W ogóle śmiesznie, że tak daleko zeszliśmy. Nie wiedziałam o tym. Dobra, chyba jeszcze pozabijamy te krówki i tak dalej, bo jedzonko zawsze mi się przyda. Nie uciekajcie. No dlaczego uciekacie? Przecież nie chcę wam nic złego zrobić. Chcę tylko mięsko, dziękuję. Dobra, więc idziemy do portalu i ogólnie pomyślałem, że zrobimy sobie też ten teleporter i ten teleporter gdzieś tutaj sobie strzelimy i po prostu będziemy mogli się już prosto teleportować, mam nadzieję, bo jak na razie, jak widzicie, musi to wyglądać mniej więcej tak, że przechodzimy przez portal do portalu i tak dalej, a tak to będzie o wiele, wiele szybciej. Poczekajcie, walnę sobie jeszcze waypointa, portalik, żeby nie mieć z tym wszystkim problemu. Bo pewnie bym miał. Okej, więc idziemy szybko do naszej złotej parówki. I nie pytajcie, dlaczego ten waypoint się tak nazywa, bo ja sam nie wiem, naprawdę. Sam się zastanawiałem, co mną tak pociągnęło mnie do tego kroku, żeby nazwać waypoint złota parówka. No dobrze, nieważne. Myślałem, że powrót do tego portalu będzie prosty, ale obawiam się, że nie będzie jednak tak prosto, bo tu jeden gaz sobie strzela, ale nic mi nie grozi, mogę sobie szybko wrócić. Patrz, nic mi nie robi. Dobra, więc tyle. Wbijamy szybko! What the fuck? Widzicie to, jak mi się udało? Nice! Dobra, więc szybko sobie teraz to przepalmy, tylko nie w tych bideckich piecykach. Weźmy sobie, pójdźmy do tych lepszych, które są zenchantowane i będzie na bogato, okej. Okej, i ten jest biedacki, no ale dobra. W ogóle te dźwięki, jakby mi się domek zapadał. Nieważne. Weźmy sobie żelazo. Naprawdę nie mamy żelaza? Znaczy mamy 6 żelaza, ale poczekajcie. Czy mamy więcej żelaza? Poczekajcie, zobaczmy, jak się ten teleporter tworzyło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jedno żelazo, naprawdę! Dobra, jednak więcej niż jedno, czyli 8 żelaza, tak? 8 żelaza. Okej, dobra, już idę po to żelazo. Aha, okej, czyli ja przepalam żelazo, no to pięknie. Dobra, więc wszystko mi starczy. Robimy sobie teleportery, okej. Nie, ja nie chcę żelaznej drabiny. Nie jestem aż takim burżujem.
jak to robi? Aha, w ten sposób. Dobrze, przepraszam. Już się poprawiam. Okej, okay, bazę mamy. Teraz jeszcze to. Teraz redstone. Proszę, powiedzcie, że mam redstone'a. Okej, okay, jakżeby inaczej. Muszę mieć dużo redstone'a, bo ja przecież nigdy nic z redstone'a nie robiłem. Właśnie, może coś ogarniemy sobie z redstone'a. To byłoby ciekawe. Tylko jedyny problem jest taki, że ja nie ogarniam zbytnio redstone'a, ale myślę, że byłaby fajna zabawa móc się tak pobawić, pogarnąć sobie tego redstone'a i może wreszcie bym się tego wszystkiego pouczył, bo mechanizmów niezbyt ogarniam, a bardzo bym chciał, bo nie ukrywam, że zawsze po prostu jaram się ludźmi, którzy ogarniają to wszystko, jak to się robi i tak dalej. Dobrze robię, wszystko chyba dobrze robię. I teraz jeszcze barwnik. Poproszę o barwnik. Moją asystentkę, której nie mam. O, barwnik! Gdzie jesteś? Gdzie ty do cholery jesteś, barwniku? No dobra, nie mam barwnika. Ale to nic złego, ja o wszystkim tak naprawdę pomyślałem. To było zaplanowane, jak każdy odcinek Minecraft Hero. Tutaj nic nie ma spontanicznego. I teraz zrobiłem sobie botbilla i za pomocą mączki kostnej, bądź kostnej mączki, no, zrobimy sobie kwiatuszki. Kwiatuszki! O, kwiatuszek, dziękuję. Dobra, i podnieść ten kwiatuszek. Tylko żeby podnieść kwiatuszek, muszę coś wywalić. Coś, co będzie mi niepotrzebne. Co może być mi niepotrzebne? Okej, okay. Dobra, zawsze jak patrzę na ten ekwipunek, to wszystko wydaje mi się potrzebne i mam zawsze problem z wywaleniem czegoś, bo nie wiem, czy to będzie mi potrzebne, czy to nie będzie mi potrzebne i tak dalej, i tak dalej. Dobra, więc robimy. Chyba to będzie czerwony portal, no nie? Logiczne zresztą. Wow! Czyli mamy pierwszy czerwony portal, bo reszta, którą mieliśmy, to jak widzicie, były niebieskie. Okej, okay, więc przenosimy się. Ej, mam taka ciekawość, bo jak tutaj mamy frekwencję 3, tam też 3, jak jeszcze w tym... Czekajcie, czy to będzie działać? Aha, czyli teraz... Frequencies are already in use. Czyli... Fuck, jak to robić? Okej, okay, to dajmy tutaj czwóreczkę. I będziemy po prostu się tepać tutaj, będziemy sobie zmieniać na trójkę i tyle. W przyszłości zrobimy sobie po prostu dwa portale lub trzy, żeby mi było prościej, ale że mnie nie stać, to nie będę tak robił i tyle. Dobra, mam wszystkie rzeczy, zróbmy sobie jeszcze żelazny kill-off i będziemy mogli lecieć. Wiecie co, jeszcze pomyślałem, że tutaj wrócę i sobie przepalę troszkę mięska i pochowam te rzeczy do tych skrzynek, ponieważ tam nie mam miejsca. A jakżeby inaczej. I wiecie co, chyba zrobię sobie jeszcze jeden mieczyk, który będzie zajebiaszczy. Tylko, czy ten Midasium to nie jest przypadkiem ta ruda, która miała kilka użyć? Dobra, więc zróbmy sobie z tego fioletowego. Mam nadzieję, że fioletowy da mi moc. W ogóle skojarzyło mi się z tym, że ostatnio, no bardzo dawno temu. To też śmieszna sytuacja. Bardzo dawno temu wrzucałem jakieś zdjęcie z Justinem Bieberem. Całkowicie tak naprawdę, żeby nikogo nie obrażać, Justina Biebera i tak dalej. Ale o dziwo, jakieś fanki w ogóle się na mnie rzuciły z tekstami, że bro, dlaczego ty go obrażasz? Co on ci zrobił? Takie, what the fuck? Przecież ja tak naprawdę nic do niego nie mam, nie obrażam go. Ale oczywiście ktoś tam rzucił i był taki komentarz, który mnie rozbił psychicznie. I do dziś go pamiętam. Coś w stylu: Blow, przyjadę do ciebie fioletowym czołgiem i cię zabiję. I teraz pewnie sobie myślicie, ohoho, co w tym było takiego dziwnego, Blow, przecież to jest normalny komentarz dla Beki i tyle. I nie, to nie było dla Beki, naprawdę ktoś napisał mi, że przyjedzie do mnie swoim fioletowym czołgiem mnie zabić. Pua. Naprawdę, więc pozdrawiam tą osobę i... No nie, może kurczę ja się mylę, jednak to był żart, ale jak to nie... No nie wiem, kurczę, jak to nie był żart, to... Jestem pod pełnym wrażeniem i w ogóle... Nie wierzę w to. Ale dobrze, no to takie wspomnienia moje troszeczkę... I dalej jestem w szoku. Okej, okay, mam w ogóle trzy miecze, mam knockback 1, jest słabo, jest bardzo słabo, ale i tak... Lecimy dalej, nie poddajemy się, dobra!
Więc idziemy przed siebie, no, tylko idźmy jeszcze spać, żeby było, był poranek. I ogólnie, ziomeczki, jakie plany na dzisiejszy odcinek? Będziemy po prostu zwiedzać ten teren, który tam jest, może sobie coś ogarniemy i będziemy się odsiedlać. Myślę, że to jest najlepszy plan. I może jeszcze znajdziemy jakieś dungeony, więc myślę, że będzie pomyślnie. Surprise, no nie? Dobra, niestety tak to nie działało, że... Oh fuck. Dobra, ale niestety tak to nie działało, że się tutaj z jednego portalu do drugiego przyszedłem, tylko troszeczkę musiałem przejść. Przy czym czekało na mnie wiele niebezpieczeństw, czytajcie, gasty, ogień. What the fuck? Nie, fuck. Nie. Okej, okay, dobra, skończyło się. Tak, więc wiele... O, co ty robisz? Wiele niebezpieczeństw na mnie tam czekało. I ogólnie co do netheru to chyba wszystko. I tak troszkę załamkę złapałem, bo przypomniałem sobie, że nie zmieniłem frekwencji. Tam frekwencja w portalu jest na... Tak, na 3, czyli która jest aktualnie używana i nie mogę sobie zmienić i się teleportować. Dupa, dupa, dupa. Okej. Wow, jaki dobry miecz. Ile to ma? Wow, 1000! Zajebiaszczo! Tylko niech, jeszcze sprawdźmy raz, czy on rzeczywiście taki... Ej, on chyba rzeczywiście jest bardzo dobry. I to mi się podoba, ziomeczki! Dobra, zbieramy sobie węgiel. I tak, co do tej frekwencji, to troszkę się wkurzyłem, ale no dobra, wrócimy sobie, zmienimy sobie już na 4 i będziemy o tym pamiętać. Niestety ja często zapominam. I tyle. W ogóle ten dzisiejszy odcinek chyba jest 24 odcinkiem. The fuck, jak czas szybko leci. Nawet naprawdę... Dalej nie mogę w to uwierzyć, że to jest już aż 24 odcinki. Wow, i z tego co patrzyłem, to jest razem 7 godzin, czajcie to 7 godzin gry, tak na odcinkach. A jakby to jeszcze podliczyć poza odcinkami, to już... Wow, zajebista liczba. I powiem wam, że naprawdę jestem z siebie zadowolony, bo... tworząc tą serię, miałem właśnie taki zamiar, żeby ta seria była... Nie zrobiłem waypointu. Żeby ta seria była na więcej odcinków niż 2, 3, 4. Tak, ponieważ zawsze wkurzało mnie na moim kanale to, że na przykład zaczynam coś i później tego nie kończę. I wiem, że wielu widzów też się na to denerwowało. I właśnie tą serię z takim zamiarem też... Czekajcie, portal... Albo nie, widok na portal! Okej, widok na przyszłość, dobra, widok na portal. Więc ogólnie tworzyłem tą serię właśnie z zamiarem, żeby ona była na więcej odcinków niż 2-3 i udało się, tak, 24 odcinki. I pamiętam, jak mi niektórzy pisali: no, to jest kolejna seria na 2 odcinki, no super, super, zrób kolejną. No i udało się na więcej, więc pozdrawiam tych wszystkich niedowiarków. Udało się, jestem mega szczęśliwy i seria o dziwo dalej mi się nie znudziła, dalej bardzo dobrze się bawię. Tylko jedyne, czego się obawiam, bardzo się tego obawiam, to tego, że skończą mi się pomysły na odcinki. Ale mam nadzieję, wierzę, że będziecie mi je proponować, bo wierzę w waszą kreatywność i to, że coś będziecie wymyślać. Bo ja cały czas staram się coś wymyślać na te odcinki, ale... Czasem już kończą mi się pomysły, więc jak coś to będę śmiało do was podbijał, pytał was o to. I jak coś to Facebook, tak, Facebook, fanpage mój. I tam z reguły pewnie będę was pytał o pomysły, bo z reguły to jest tak, że ja nagrywam te odcinki straszliwie, spontanicznie. I mam takie: o, nagram sobie Minecraft Hero. I wtedy będę pewnie pisał: o, mam pomysł nagrać Minecraft Hero, ale nie mam pomysłu, co mam robić. I będę was pytał na Facebooku, więc zapraszam was tam. I tyle, więc dzięki jak tam zajrzycie. I ogólnie, ziomeczki, też takie pytanie, bo ostatnio bardzo, bardzo, bardzo wciągnęła mnie jedna gra Counter Strike Global Offensive. I tutaj jest do was pytanie, czy też gracie w CSGO-a? Jeśli tak, to tak pomyślałem, że moglibyśmy razem sobie pograć, na przykład na jakichś streamach i tak dalej. Myślę, że to byłoby fajne, więc napiszcie, czy chcielibyście pograć z taką lamką jak ja. Nie ukrywam, że nie jestem jakimś prosem w CS-a i nie mam jakiegoś zajebistego skillu, ale ważny jest fan, dobrze się w tej grze bawię i to jest spoczko. Więc też napiszcie, czy chcielibyście pograć te osoby, które mają tam CS-a, bo jak tak, to pasowałoby coś ogarnąć. Mi się bardzo miło gra w CS-a. Ogólnie, jeśli ktoś by pytał, to w CS-ie mam rang Gold 1, więc chyba jest w porządku, zawsze to coś lepszego niż Silver. I tyle, tak, coś jeszcze chciałem powiedzieć, aha, jeszcze chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj oglądałem sobie jakiegoś streama z meczu Virtus Pro vs Titan, taki team.
I jeśli ktoś nie wie, to wyjaśnię. Virtus Pro to team, drużyna, która gra w CS-a. No i to są Polacy, team Polaków i ogólnie ostatnio wygrali IEM-a. Troszkę mi głupio to tłumaczyć, ponieważ większość z was to wie. Ale jeśli ktoś nie wie, to wyjaśniam. I to, co tak mnie, kurczę, może nie zabolało, ale zasmuciło, to to, że patrzyłem na ten czat, na tym live'ie i te osoby, które... najpierw, no na IEM-ie po prostu wszyscy by, po IEM-ie, wszyscy byli po prostu fanami Virtus Pro, czy naszej polskiej drużyny. Wszyscy Polacy po prostu, o, mamy najlepszy team, najlepsi i tak dalej. A gdy zaczęli przegrywać na dzisiejszym live'ie, to po prostu tak się posypało, że o, idioci przegrywają. I po prostu, jak można być takim sezonowcem? No weźcie mi to wyjaśnijcie, naprawdę, zupełnie tego nie rozumiem. Osób, które kibicują, ale gdy komuś źle idzie, to od razu się od niego odwracają. Cholera, nie rozumiem tego, może ktoś mi to wyjaśni, ale straszliwie mnie to naprawdę, no smuci mnie to, cholera. Jak na to patrzyłem, to takie było to mega smutne, że osoby są tak kruche. Nie no, ale słabe to jest, naprawdę to jest słabe, że jedne osoby kibicują, a po chwili, gdy komuś źle idzie, to się do tej osoby odwracają. Nie wiem, może też wy to zauważyliście w jakimś innym przypadku. Jak tak, to piszcie w komentarzach. Chętnie posłucham, poczytam i tyle. I jeszcze właśnie, co do komentarzy, ponieważ dużo się dzieje w komentarzach. Jest dużo dyskusji, co mi się podoba, ale nie podoba mi się to, że dużo osób się reklamuje w moich komentarzach. Tak, i nie, że nie podoba mi się to dlatego, że o, boję się konkurencji czy coś, tylko nie podoba mi się to, bo cholera, co to ma do mojego filmu? Wyjaśnijcie mi, co na przykład, zapraszam na mój kanał, nagrywam Minecraft, ma do mojego kanału, poza tym, że nagrywa Minecraft, no to co to ma do mojego kanału? Może mi ktoś wyjaśni i chciałbym poinformować, że od następnego odcinka, nie, od tego odcinka będę już moderował ostro komentarze, czyli usuwał te komentarze i blokował od razu komentujących, którzy będą zapraszać na swoje kanały i tak dalej, bo nie ukrywam, że przez 23 odcinki nie usuwam tych komentarzy. Tak naprawdę to z reguły nie usuwam tych komentarzy, bo wychodzę z założenia, że cholerka, może ta osoba chce się zareklamować, może to jej pomoże i tak dalej, ale ich kurde, no, pod każdym odcinkiem widzę te same mordki, które komentują i się reklamują. No po co? Bez obrazy. Wiem, że to zaskoczy niektóre osoby, ale naprawdę takie komentarze nic nie pomogą, poza tym, że niektóre osoby dostaną więcej hejtu, bo po prostu ktoś wejdzie, da łapkę w górę i wyjdzie, bo reklamuje się. I tyle, no taka jest prawda niestety. Nie ukrywam, że ja sam raz chyba tak naprawdę dla beki napisałem komentarz reklamujący mnie. Ja tak naprawdę w ogóle o tym zapomniałem, jak ktoś mi to wytknął kiedyś i to mnie absolutnie zaskoczyło, bo ja naprawdę całkowicie o tym zapomniałem i jak to zobaczyłem, to takie wow, rzeczywiście, tak było. I to było też niesamowite uczucie, tak przypomnieć sobie o czymś, o czym absolutnie się nie pamiętało i w ogóle nie miało się pojęcia. Taki mindfuck, takie o kurde, rzeczywiście tak było. I tak, reklamowałem się pod jakimiś komentarzami, w jakichś komentarzach, ale to pod jednym filmem tak naprawdę. Jedyne co mi to dało, to chyba dwie łapki w dół, więc tak, miałem takie mega profity i było świetnie, naprawdę było cudownie. Więc jednym słowem, jeśli ktoś chce jakoś się wybić, coś, to naprawdę nie polecam wam, ziomeczki, komentarzy, bo to nic nie pomaga, naprawdę. I jeśli ktoś właśnie zapyta, jak się wybić, bo wiele pytań takich dostaję, to nie wiem. Tak. I teraz możecie tak się dziwić, że jak on nie wie, jak się wybić. Ale naprawdę nie wiem, jak się wybić. Wydaje mi się, że to jest w głównej mierze łód szczęścia. Jeśli macie szczęście, uda wam się, to po prostu się wybijecie, będziecie mieli miliony widzów. Ale też, no, są, też możecie mieć dobry content, taki strasznie dobry, który będzie taki chwytliwy, którego nie było na YouTubie i wtedy też możecie się wybić. Przykład, 5 sposobów na, bo wiele osób pisze, że a, trzeba mieć kogoś, jakiegoś tam YouTubera idego, żeby pobógł i wybił tą osobę. No, nie zupełnie, no właśnie 5 sposobów na przykład jest przykładem, że dało się wybić bez pomocy. I tyle. Dobra, więc
ja będę chyba kończył odcinek. Taki troszkę chilloutowy, znowu chilloutowy. Mam nadzieję, że te odcinki wam się podobają, bo cholera, ja mega bawię się właśnie przy takich chilloutowych odcinkach, bez jakiejś tam spiny i tak dalej. Więc też napiszcie, czy chcecie takie chilloutowe odcinki, czy takie... takie, nie wiem, takie bez rozmów raczej, tylko walka, ataki. Znaczy, będę starał się teraz atakować też, bo już mamy mniej więcej rzeczy ogarnięte, ale chcę ogarnąć ten cały teren. I tyle. Więc bardzo dziękuję wam za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zobaczyć milion waszych kciuków w górę. What? Milion w górę. No dobra, wiem, że nie będzie miliona kciuków w górę. Warto pomarzyć, ale może te 10 tysięcy uda nam się wbić. Zobaczymy. Uda się? Może się uda. Więc dzięki wielkie za obejrzenie. Jak zawsze trzeba się pożegnać na F5, więc widzimy się w kolejnych odcinkach. I piąteczka. Może nie piąteczka, może tym razem łapeczka w górę. Więc łapeczka! The fuck? Dobra, trzymajcie się i pa pa. Wow.